Kejo Karzyski. To miało być kreatywne przywitanie. Nie wyszło. I dzisiaj przychodzę do was z odcinkiem What's on my phone, czyli co jest na moim telefonie. Jakby ktoś nie wiedział. Szczerze mówiąc, trochę się obawiam tego filmu i średnio go chciałam nagrywać. Ale no wiecie, czego się nie robi dla was. Hugs and kisses. Ja już nagrywałam taki filmik. Tylko, że nagrywałam go ze starym telefonem, a teraz od w sumie czerwca mam już nowy telefon. No i jest to iPhone 7 Rose Gold, 128 GB, choć Paulineczka, szpanereczka, co naprawdę musi zaszpanować, co nie? Ale to nie jest żaden X, to jest 7, ale i tak mi się sprawdza super, jeżeli chodzi o tą funkcję iOS i tak dalej, te wszystkie rzeczy, to jest genialne po prostu i mi się przynajmniej bardzo dobrze sprawdza. Także, moi drodzy, zaczynamy. I jeżeli chodzi o moją taką stronę główną jakby w telefonie, no to są tutaj maile i nie wnikajcie, ile tych maili jest, bo naprawdę no jest tego sporo, nie oszukujmy się. Dalej jest kalendarz, zdjęcia, aparat i nie wiem, czy mam to pokazywać. Ej, może bym kiedyś nagrała filmik, jak oglądam moje zdjęcia z telefonu, bo niektóre są mega przypałowe. Wow, patrzcie, ale noga w górę i do przodu, moi drodzy, El Variato. Kto jest El Variato? Pozdrawiam. Wow, jakie skok, nie, no po prostu w ogóle to zdjęcie to hit, naprawdę, chciałam sobie kupić takie, o. Nieważne, o, to jakie cudowne, patrzcie, folia aluminiowa. Tu jakieś moje selfiaki, moi drodzy, co tu się dzieje? Oglądam. Nie, lepiej. Dobra, wiecie co, ja już dalej tam lepiej wolę nie zerkać w te zdjęcia, bo ja się boję, co tam jest. Może nagram jakiś oddzielny filmik o tym, naprawdę. To może być zabawne. Dalej jest aparat. O Jezus, mój burdel. Nie, nie możecie widzieć mojego burdelu. Przepraszam, bałaganu. No, ale to jest moja piękna twarz. Wiem, beautiful. Dobrze, wyjdźmy z tego aparatu. I dalej są mapy, które o dziwo często mi się przydają. Mimo, że mieszkam w małej miejscowości, to mapy mi się przydają. To jest trochę niepokojące. Dalej jest zegar, no to wiadomo, budziki i te sprawy. Pogoda, którą zawsze sprawdzam rano, jak się budzę, chociaż i tak nigdy się nie ubieram stosownie do pogody, ale zawsze sprawdzam. Dalej jest giełda, portfel, w sensie wallet, notatki, przypomnienia, iTunes Store, App Store, iBooks, dom, zdrowie, o, zobaczmy zdrowie. Z tego też często korzystam, bo zawsze sobie lubię sprawdzić, ile kroków przeszłam. Wow, ale dzisiaj dużo przeszłam, naprawdę. Nawet nie kilometr. Boże święty. Moja kondycja jest chyba. Wczoraj 7 kilometrów. 6, 4, 4, 6. O, 10, 5, 4. Dobra, wiecie co? Patrzę na to, ile kilometrów poprzechodziłam. Wolę się nie pogrążać, powiem tak. To może wyłączmy tą aplikację i przejdźmy dalej. Ustawienia, no to wiadomo. I tu mam trzy aplikacje, które chyba są związane z jakimiś tam wideo. W sensie tu jest iMovie, wideo i Clips. Szczerze mówiąc, to korzystałam z iMovie, ale z wideo... Co tu w ogóle jest wideo? Nie wiem sama nawet. Clips to chyba też jest coś do przerabiania, tak mi się wydaje. Aha. To się nagrywa, moi drodzy. Kurde. O co chodzi? Teraz też coś nagrajmy. Siemanko, ziomki. To się nagrywa, moi drodzy. Kurde. Siemanko, ziomki. Jezus, kocham tą aplikację. Ona jest chyba taka, wiecie, że możecie sobie łączyć różne pliki. Boże, uwielbiam ją. Okej, ale przejdźmy do kolejnej strony. I to jest Watch, z czego nie korzystam, pliki. Kalkulator, to kalkulator wiadomo. Matematyka, fizyka, chemia. No, przydaje się. Dalej są dodatki. Tutaj jest na przykład kompas, porady, dyktafon, kontakty, moi znajomi, znajdź i George Band. W sumie z tego chyba nie korzystałam. Dalej jest Numbers, Pages, podcasty, Keynote. Jakkolwiek to się czyta, nie wiem, nie korzystam z tego. No i dalej jest po prostu moje życie, moi drodzy. Dalej są aplikacje, bez których po prostu żyć bym nie mogła. To są moje życiowe application. A więc jest tutaj Messenger na początku. No to Messenger, wiadomo, do pisania z znajomymi i tak dalej. Facebook. W sumie możecie wpaść na Face'a.
sensie, znaczy jak piszecie do mnie, to rzadko odpisuję, bo ja bym chciała jednak mieć trochę takiej prywatności, ale żeby polajkować zdjęcie czy coś, to wiecie, możecie wpaść, nie obrażę się. Ale nie, często was przyjmuję do znajomych i w ogóle, także i tak możecie wpaść, serio. Często też wam lajkuję zdjęcie, jak ktoś mnie oznaczy czy coś, to zawsze lajkuję i w ogóle często lajkuję. Widzicie, jaka jestem miła? No także oto piękna moja twarz. Patrzcie, widzicie tą twarz? Widzicie ten włos? Czekajcie, teraz też tak zrobię, żeby być taka fajna, wiecie. Oh yeah. O, patrzcie, jakie beautiful zdjęcia. Dobra, 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 dalej już nie patrzmy lepiej. O Boże, nie chcę to zwinąć, dobra. Koniec. Dobrze, teraz przejdźmy do kolejnych aplikacji. I tutaj jest YouTube, czyli moja ulubiona aplikacja, najlepsza forever ever, forever ever, więc no, YouTube najlepszy, pamiętajcie. Dalej jest YouTube Studio, a to też jest bardzo przydatne dla YouTuberów, bo jeżeli macie swoje jakieś tam filmiki czy coś, to możecie właśnie zainstalować sobie tą aplikację i tutaj macie pokazane wasze statystyki, zresztą mogę przykładowo pokazać. Tutaj macie takie ostatnie komentarze, kto co napisał, wyświetlenia dokładne, ile łapek w górę, macie nawet analizę wszystkiego tak naprawdę, wyświetlenia w czasie rzeczywistym, wyświetlenia w czasie rzeczywistym, ostatnio opublikowane filmy, czas oglądania, wyświetlenia, typy źródeł, w ogóle jakieś takie totalnie rzeczy, które naprawdę... Aż dziwne, że YouTube to potrafił jakoś zebrać w taką kupę, żeby tutaj było wszystko, na przykład najpopularniej wyszukiwane słowa w YouTube. Odbiorcy... Ogląda mnie ktoś, kto ma powyżej 65 lat? Pozdrawiam moją babcię, bo na pewno to obejrzy. Przyjmę taką nadzieję. Playlisty, Boże, tutaj, naprawdę tutaj w tej aplikacji znajdziecie dosłownie wszystko. Dobra, dalej jest Snapchat, no to Snapchat, bardzo lubię Snapchata, ale raczej korzystam z niego tak bardziej dla znajomych. Weźmy sobie jakiś ładny filtr. I tutaj wysyłam sobie ze znajomymi, Boże. No i tutaj ze znajomymi wysyłam sobie jakieś tam vlogi, dni i tak dalej. I czasami coś tam wstawiam, czasami wstawiam właśnie jakieś information moje i zawsze wcześniej podaję, jaki będzie filmik. W sensie, wiecie, tak przedpremierowo możecie się dowiedzieć, jaki jest filmik nowy na moim kanale, albo jaki filmik będzie. Więc mimo to na Snapchata zapraszam. Kreatywna nazwa, czyli Bazylek 2003. Dalej jest TikTok. Z TikToka, powiem wam, teraz rzadziej korzystam, chociaż w sumie często sobie oglądam, częściej oglądam te TikToki niż korzystam z tego, ale no możecie mimo to wpaść. Jakieś mam prywatne. Nie oglądajmy tego. I ten typowy strój. Ta typowa piżama. Poruszamy się jak króle i to chyba widać. To auto ma 5 miejsc, ale ona 2 trzyma. O nie, to są już brzydkie słowa, to family friendly content. Nie, moi drodzy. No. Nie chcę tego oglądać. O, to jest super. Możecie wpaść paulinka.kobus. Wszystko i tak będzie w opisie, ale wbijajcie. O, to jest słodkie. O, urocze, dobra, ale koniec tych słodkości, lecimy dalej. Dalej jest Instagram. I na Instagrama was zapraszam, bo od razu po YouTubie Instagram to jest moja druga ulubiona aplikacja. Często wstawiam tutaj różne zdjęcia fajne, często też macie przedpremierowo podane filmy, jakie będą na moim kanale. Otwieram też dla was paczki, które mi przyjdą też często, są jakieś kody rabatowe, w ogóle tutaj mam... Nie załaduje się, nawet mam folder i tam naprawdę wpadajcie. Tam są też kody rabatowe do różnych sklepów, na przykład ostatnio był do Mixit i no w ogóle do różnych, więc wbijajcie. No i się nazywam palla.ity. Dalej jest aplikacja Unum, dokładnie. I to jest taka aplikacja podobna do jak YouTube Studio, tylko że właśnie ona dotyczy Instagrama. Dalej są foldery i w folderach mam m.in. gry. I tutaj jest gra Love Balls.
Paulineczka gamereczka. No i macie jakieś tam piłki i musicie, żeby te piłki trafiły razem, żeby one się złączyły. No, wiecie, o co chodzi, nie będę teraz w to grała, ale każdy rozumie. Prawie każdy może, nie wiem. Dobra, dalej jest gra, którą po prostu uwielbiam, w sensie ostatnio ją polubiłam. W ogóle często gram w te wszystkie gry w szkole, na przerwie czy coś takiego, jak na przykład gdzieś jestem w jakiejś poczekalni. No i właśnie, ta gra polega na tym, że jesteście czymś, na przykład tu jest kaczka, możecie być wszystkim, możecie być hamburgerem, nawet możecie być kiblem, możecie być samochodem, na przykład możecie być burgerem, krową. Kto nie chce być krową, moi drodzy? I widzicie to? I teraz zjadacie... Boże, fuj. Nie chcę wiedzieć, co to jest, to brązowe coś, co jest na moim polu. Dalej jest taka gra i ona polega na tym, że jesteście balonem, w sensie jesteście piłką i macie balon, nie możecie tego balona zbić. Szczerze mówiąc, to tak średnio ogarniam tą grę, w sensie ja zawsze w nią przegrywam i w sumie zainstalowałam ją, bo znalazłam ją na Instagramie, ale... Ale no tak średnio mi się podoba. Więc możemy się już zabić. I dalej jest kolejna gra i w niej chodzi o to, że po prostu jesteście czymś takim do malowania i sobie jeździcie po polu i musicie zamalować jak największą część tego pola i... No i właśnie o to chodzi. Możecie też zbierać jakieś takie różne dodatki, ale ogólnie gra jest fajna, mi się przynajmniej podoba. Dalej jest taka gra i ona... Boże, ja ciągle mówię tak samo, taki sam wstęp jest do każdej gry, ale dobra, nieważne. I w tej grze chodzi o to, że macie sobie owocki i musicie te owocki kłaść jakby tutaj, o, w te pola okrągłe. I nie może wam zabraknąć pola, w sensie musicie całe to pole mieć zajęte. Nie wiem, po prostu musielibyście zagrać w tą grę, żeby ją zrozumieć, ale ona jest na tyle prosta, że każdy ją zrozumie. No prawie każdy. Ja na przykład przegrałam, także no nie każdy jednak. Dobrze, dalej jest taka gra, Boże, ja byłam od niej uzależniona, naprawdę. Ja z moją koleżanką w tą grę ciągle grałyśmy. I ta gra jest taka, że jesteście dziurą w ziemi. Tak dokładnie, wszystkie gry, które mam, są bardzo inteligentne, wiem. No i jesteście dziurą w ziemi i musicie zbierać różne rzeczy. Coś mi się zacina. No nieważne, o, możecie sobie zadać ludzi, no wiecie, takie fajne, kreatywne rzeczy. Naprawdę bardzo inteligentne i naprawdę każdemu się to do życia przyda. Dokładnie. Słuchajcie mnie, a daleko zajdziecie. Oj tak, mówię wam, naprawdę. No i co jakiś tam czas, jak zbierzecie już daną liczbę tych rzeczy jakby, to ta dziura rośnie, no i możecie przez to zjadać większe powierzchnie. Ja już przeszłam wszystkie poziomy, bo tam jest kilka poziomów, przeszłam już wszystkie. Dalej jest kolejna gra i tutaj to też w sumie sobie zainstalowałam, ale ona jest w sumie spoko. I chodzi w niej o to, że jesteście takim ludkiem, który sobie lata. No i w sumie to tyle. Taki fenomen tej gry. I musicie wjeżdżać w takie czerwone pola, takie jakby o. Dzięki temu szybciej lecicie, zdobywacie więcej punktów i tak dalej. Musicie dojść do końca mety, no i w sumie tyle w tej grze. A i ostatnia gra to jest 30 dni fit. Czyli to są takie różne ćwiczenia, które wykonujecie przez 30 dni. Ostatnio sobie to zainstalowałam, na Instagramie znalazłam, więc sobie to zainstalowałam. I stwierdziłam, że dodam to do kategorii gry, ponieważ to jest taka trochę gra, w sensie... No i jest foto folder, dokładnie. I tutaj są aplikacje do przerabiania zdjęć, które w sumie używam do miniaturek do filmów i do zdjęć na Instagrama. Na przykład tu jest iCollage, to jest taka aplikacja, gdzie macie różne kolaże, no i możecie tam sobie tworzyć, już nie będę tego w to wchodziła, no bo tak wiadomo, o co chodzi, do jakichś vlogów i tak dalej. PixArt, no to myślę, że większość jest znana. Dalej jest aplikacja taka, że macie gumeczkę i sobie ścieracie jakieś tam tło czy coś, żeby wyciąć jakąś tam postać. I Aviary, no to jest taka aplikacja, w której przerabiam najczęściej zdjęcia na Instagrama. Kolejny folder to jest Shops, czyli sklepy. Mamy tutaj takie sklepy internetowe typu Rossmann, Empik, Hebe, Flamcase. Flamcase to też jest bardzo fajna aplikacja, bo tam właśnie macie... Możecie sobie sami stworzyć obudowy na telefon. Ja sama mam sporo obudów, case'ów z ich sklepu. Zresztą za chwilę wam pokażę, bo są naprawdę bardzo fajne. Między innymi ta jest też z Flamcase'a, ale to pokażę wam pod koniec filmu, bo pod koniec filmu też będziecie właśnie mogli zobaczyć My Case Collection. Dalej jest aplikacja Allegro, no to wiadomo, i Zalando, no to chyba też każdy wie, o co chodzi. No i ostatnia tutaj aplikacja w moim telefonie, którą mam na tym ekranie, to jest aplikacja Vinted. Nie wiem, jak to się czyta dokładnie, ale no powiedzmy, że tak, o. I w tej aplikacji chodzi o to, że macie tutaj różne ubrania, w sensie one są... Ludzie tutaj wystawiają swoje ubrania, ja nic nie kupuję na razie, w sensie ja to założyłam dzisiaj. Nazywam się Paulina Podłoga Kobus, bo robiłam porządki w szafie i stwierdziłam, że mam dużo ładnych ubrań,
według mnie ładnych ubrań, w których po prostu już nie chodzę, albo mam takie same, jakieś podobne i albo na przykład są już dla mnie za małe, dlatego stwierdziłam, że będę wstawiała zdjęcia na Instagrama tych rzeczy i będziecie mogli sobie kupić, jeżeli będziecie chcieli, przy okazji wesprzeć mnie troszeczkę finansowo, ponieważ chciałabym sobie zakupić nową kamerę. No i stwierdziłam, że to może być taka fajna alternatywa, żeby właśnie sprzedać ubrania, które tak naprawdę są w stanie bardzo dobrym. No i tutaj na razie tylko wstawiam kilka, te fajniejsze jeszcze czekają, dopiero wstawię je później. Na razie są takie, o, ale potem takie, mówię wam, cudowne. I na samym dole jest jeszcze taki pasek, taki startowy, jakby taki najważniejszy, na którym mam takie najważniejsze aplikacje, czyli telefon, internet, wiadomości, jest aż ich 10. Ale to potem sobie je przeczytam, spokojnie, obiecuję. I ostatnia, no to jest muzyka, czyli jak sobie wracam do szkoły, to wiecie, biorę sobie muzyczkę i no. W sumie, z aplikacji, które są na moim telefonie, to już na tyle. I teraz myślę, że możemy przejść do My Case Collection. Dobrze. A i w ogóle, jeżeli chodzi o tapety, bo zawsze te wszyscy youtuberzy uwzględniają tapety w tych filmikach, także tapety macie tutaj. Nie, a tak serio, to tapety mam taką standardową, w sensie jakoś jej nie zmieniałam, bo w sumie... No, podoba mi się, jest ładniusia. Dobrze, nie ma co przedłużać, tylko przejdźmy do case'ów. Jak mówiłam, mam case'y ze stronki Flam Case i wam tutaj je pokażę, tylko muszę je wyjąć. W ogóle one wszystkie są w takich pudełeczkach ładnych i dodatkowo też dostałam naklejki. No bo kto nie kocha naklejek, patrzcie jakie ładniusie. I tutaj wam pokażę jakie są. Także pierwszy case to jest taki, który mam na telefonie, jest według mnie prześliczny, on był wybrany z katalogu. Jest właśnie taki holograficzny z... planetami. Kolejny case również z katalogu jest z takim słodziutkim pieskiem, z takim huskim. Następny case jest już troszeczkę inny, a dokładnie dlatego, bo jest matowy. Te były takie z połyskiem, a ten jest taki matowy i jest z takimi kwiatami. I też bardzo ładnie wygląda do telefonu, bo te różowe kwiatki fajnie się odbijają. To też fajnie wygląda, także polecam, polecam. Kolejne, co tutaj jeszcze, czekajcie, jeszcze w ogóle od Flam Case dostałam dwa case, które totalnie się nie spodziewałam, bo te sobie tak sama wybrałam. Ale dostałam jeszcze dwa tak w prezencie, jakby, za co bardzo dziękuję oczywiście. I to jest taki marmurkowy. A drugi jest taki z owocami, taki wakacyjny, pozytywny, nie, ale w ogóle te case są mega dobrze zrobione, pokażę wam przykład. Tutaj możecie sobie tą taką nakładkę jakby zdjąć, nie zepsułam. I macie taki zwykły, przezroczysty case, który jest wyginany, a ty macie taką twardą nakładkę. Dzięki temu jak sobie to włożycie, to po prostu nic wam się nie zniszczy, a rogi macie takie... wiecie, wyginane, także to jest naprawdę bardzo porządna obudowa. No, ale jeszcze na koniec są dwie obudowy, które sama zaprojektowałam. Pierwsza jest taka YouTube'owa. Jak się przyjrzycie, to na tej obudowie są właśnie niki, nazwy różnych sławnych YouTuberów, na przykład, nie wiem, PewDiePie, Zoella, no i tak dalej. Ej, ale mnie tu nie ma. Powinnam się obrazić, bo mnie na tej obudowie nie ma. Chamstwo w państwie. No a tak serio, to po prostu wzięłam to z grafiki Google. No i wydaje mi się, że jest bardzo ładne. Ten case jest matowy. W ogóle bardzo lubię matowe case'y. Szkoda, że więcej nie wzięłam. Bardziej mam więcej tych takich z połyskiem, ale matowe są fajniejsze, takie fajne w dotyku. No i jeszcze jeden case, który też sobie zaprojektowałam, jest taki ze Stitchem, który trzyma właśnie jabłuszko, logo i naprawdę wygląda też bardzo słodko. I do różowego telefonu też ładnie wygląda. Także polecam wszystkie te case'y ode mnie. I od Flam Case tej firmy macie rabat minus 20% z kodem Paulina Kobus razem z małych liter. Tutaj będziecie ten kod mieli zresztą. I jak wpiszecie ten kod, po prostu będziecie mieli 20% taniej w ich sklepie. No, także to na tyle z tych obudów. I poza nimi mamy również takie, które sobie kupiłam wcześniej już. Między innymi to taka zwykła, klasyczna, przezroczysta, bardzo cienka, którą kupiłam, gdy kupowałam szkło hartowane, bo to było dodane gratis do szkła hartowanego, także no taka klasyczna. Dalej jest taka z lamami, którą chyba w New Yorkerze kupiłam, tylko że już jest trochę zniszczona, tak jak zresztą większość. I ostatnia jest taka brokatowo-różowa, tutaj jest miejsce na logo i w sumie to na tyle, też jest bardzo zniszczona, jest tutaj brudna, więc... jeszcze mam taką bardzo przydatną obudowę wodoodporną, moi drodzy. Także przydała się, jak byłam na wakacjach. A, w ogóle jeszcze na stronce Flam Case, coś znikło w tle. Macie poduszki, także... także polecam. Dostałam właśnie też od tej stronki takie super słodkie poduszki, takie słodyczowe. A kto nie kocha słodyczy? Chyba każdy kocha słodycze. Słodycze są cudowne! No, także wydaje mi się, że to na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że zostawicie łapeczkę w górę, subskrypcję i komentarz, że będziecie
co będziecie. Będziecie mnie obserwować na wszystkich moich social mediach. Wszystko macie w opisie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, buziaczki. Mua, dużo pozytywnej energii wam życzę i papatki!